Maciek Trojan, który kiedyś spotykał się z Żanetą, bardzo martwi się o dziewczynę i stara się ją wspierać. Żaneta, no mówię do ciebie. Co, sorry, nie... Pisałaś wyszukiwarkę nazwisko Kaśki Adamiec? No dobra, wpisałam i co z tego? A możesz powiedzieć mi po co? Ale to nie jest twój interes. Słuchaj, Kaśka siedzi w więzieniu za to, co ci zrobiła i prędko z niego nie wyjdzie, rozumiesz? A skąd wiesz, czy już nie wyszła albo czy nie ucieknie? Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Ciekawa, ludzie, wyluzujcie troszeczkę. Właśnie, co wy się tak drzecie? Piękny dzień mamy, a wy się drzecie na pół szkoły, jak jacyś idioci. Żaneta, po co te nerwy? Nie denerwuj się, ja mam coś, co cię odstresuje. Popatrz, ogólnie krewety drugie. Żaneta, uspokój się. Właśnie, uspokój się troszeczkę, bo mnie też już zaczynają wkurzać te twoje krzyki. Co wkurzać, to ty mnie możesz, ty i twoja koleżanka. Jak nie przestaniecie, to obie będziecie mieć przekichane. Tak, bo co? Dobra, chodź, to idziemy, chodź. Czy ty to widziałaś? Masakra. Ta dziewczyna mnie tak wkurza. No nie, ja w ogóle, jak mogła sobie na coś takiego pozwolić? Pff, ale dobra, trzeba się odstresować po tym wszystkim. Masz, pi. A co wy tutaj robicie? Proszę, oddaj mi to. Zakrętka. A co to za picie alkoholu w szkole? My nawet łyka nie zdążyłyśmy. Jakie picie? Dzwonię po waszych rodziców, a teraz idziemy do dyrektora. Super. Nie da, Żaneta nas wydała. No, na pewno. Ta kretynka Żaneta powiedziała, że jak się nie odczepimy, to oberwiemy ze swoje. To na pewno ona powiedziała smoczycy, że pijemy wódkę w toalecie. Teraz to ona pożałuje. Zemścimy się na niej.